Państwu wspaniale wyglądacie. Ilona Małek. I Mateusz Szymkowiak. Kłaniamy się nisko. Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim dniu 19. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Karpatia, Festiwal Rzeszów 2023. Przed nami finał festiwalowego konkursu i kultowe przeboje Ireny Santor, na które na pewno Państwo czekacie. W koncercie pod tytułem Tych lat nie odda nikt. Obiecujemy, że dziś będziemy czarować Państwa muzyką. Z całą pewnością. Of course, we would like to welcome our guests from abroad. Good evening, ladies and gentlemen. You are looking amazing. Welcome to Rzeszów, Poland. It is Carpathia Festival, our international song contest and one of the greatest music festival in Europe. Tonight we've got a final, grand final, and we are very happy that we can get together because it's so nice to be on board with you. So let's celebrate the music all together. Brawa! Witamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy, że znaleźliście chwilę czasu w ten niedzielny wieczór, ale są też goście, których chcemy przywitać w szczególny sposób. Między innymi wicewojewodę podkarpackiego, pana Radosława Wiatra, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Wiesława Busza, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pana Jerzego Cyprysia, starostę leżajskiego, pana Marka Śliża i wicestarostę leżajskiego, pana Lucjana Częczka. Są razem z nami także i bardzo z tego powodu się cieszymy. Wiceprezydent miasta Rzeszowa Krystyna Stachowska, wiceprezydent miasta Rzeszowa Jolanta Kaźmierczak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Mirosław Kwaśniak, przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Miasta Rzeszowa Witold Walawender oraz członkowie Komisji Kultury i Promocji. Witamy także wszystkich członków Rady Miasta Rzeszowa. Witam jego magnificencję rektora Kolegium Humanum, profesora doktora habilitowanego Pawła Czarneckiego, konsula honorowego Republiki Uzbekistanu. Witam przedstawicieli Związku Strzeleckiego, strzelec Józefa Piłsudskiego, starszego inspektora Marka Strączka, dowódcę południowo-wschodniego okręgu Związku Strzeleckiego, strzelec Józefa Piłsudskiego i inspektor Barbarę Gajewską, dowódcę jednostki 20 i 21 imienia Leopolda Lisakuli w Rzeszowie. Jest razem z nami dyrektor Filharmonii Podkarpackiej. Dziękujemy za gościnę. Profesor Marta Wierzbieniec. Jest także dr Agnieszka Buk, konsul honorowa Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie, koordynatorka Rzeszowskiego Centrum Integracji oraz Centrum Języków Obcych Germanitas. Witamy Tomasza Skoczylasa, dyrektora Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab. A także panią Krystynę Wróblewską, dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich. I wreszcie prezesa zarządu MPWiK Marka Ustrobińskiego, dyrektora Biura Sprzedaży Centralnej Krajowej Izby Rozliczeniowej Piotra Tomasika, Irenę Karel, polską aktorkę filmową i teatralną. Proszę Państwa, gośćmi specjalnymi tej 19. edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów Karpatia Festiwal 2023 są Aldona Głowacka, dyrektor Festiwalu Polonijnego Dźwięki, które łączą w Hanowerze oraz Onutę Żukienę, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu na Litwie. A gościem honorowym, Państwo to doskonale wiedzą, ale z radością to powiem, Irena Santor! Dobry wieczór, Pani Ireno. Ależ to wielka radość, że pani Irena Santor przyjęła nasze zaproszenie i jest razem z nami. Pani Ireno, to dla pani. Ależ piękne rozpoczęcie. Witamy przedstawicieli sponsorów, darczyńców, partnerów oraz patronów medialnych. Proszę Państwa, to jest 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów Karpatia 2023. Czy Ty pamiętasz swoją pierwszą Karpatię? Jeszcze nie policzyłam dokładnie, ile tych festiwali prowadziłam. Nie jestem dobra z matematyki, za to byłam dobra z polskiego i dostawałam same piątki za kwieciście napisane wypracowania. Dlatego jesteś festiwalowiczką i festiwalową konferansjerką. To na pewno jest nasz piąty raz. Raz było na rynku, po raz czwarty właśnie tutaj, na deskach Filharmonii Podkarpackiej. Ja myślę, że na ten rynek kiedyś wrócimy, ponieważ ja tak z sentymentem wspominam właśnie tamte koncerty. Czy zdradzamy już to, co będzie za rok, czy jeszcze nie?
Pewno będzie to 20. jubileuszowy festiwal. I ja mam nadzieję, że jeden z trzech dni, bo to chyba możemy zdradzić, tak, że w przyszłym roku aż 3 festiwalowe dni, pełne gwiazd, pełne koncertów i mamy nadzieję, że chociaż jeden z festiwali odbędzie się właśnie na rzeszowskim rynku. Tak jest. Proszę Państwa, wszystko brawa, oczywiście. Wszystko zaczęło się 19 lat temu w głowie pomysłodawczyni, dyrektor festiwalu, dr Anny Częczek, dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Początkowo tylko przez jedną edycję, był to festiwal krajowy. Od drugiej edycji festiwal międzynarodowy i też znów początkowo europejski, a później już rangi światowej. I wreszcie od czwartej edycji obowiązkiem, ale bardzo przyjemnym, jak mówią zawsze uczestnicy, jest śpiewanie swojej autorskiej piosenki. Właśnie na festiwalowej scenie mogliśmy zobaczyć takie gwiazdy jak Kasia Kowalska, Ryszard Rynkowski, Natalia Kukulska, Maja i Andrzej Sikorowscy, Maryla Rodowicz, Janusz Radek, Grzegorz Turnał, Patrycja Markowska, Majka Jeżowska, Małgorzata Ostrowska, Ewa Farna, Gordon Haskell, Natalia Schroeder i Liber, Kasia Popowska, Kamil Bednarek, Michał Szpak, Halina Frąckowiak, Danuta Błażejczyk, która jest dzisiaj z nami, Jacek Cygan, Ralf Kamiński, Kasia Moś, Anika Dąbrowska, Michał Rudaś oraz zespoły Pektus, Kombi, Bracia, Bajmuzy, Demono, Warius Max i można byłoby jeszcze bardzo długo wymieniać. Tak jest. Debiuty są fascynujące, proszę Państwa, no bo wiadomo, festiwal to gwiazdy, ale także debiutanci. I właśnie Ralf Kamiński, zespół Pektus czy Katarzyna Moś to ci artyści, którzy debiutowali podczas Rzeszów Carpathia Festival. Cała trójka zresztą z wielką radością do dzisiaj wspomina w swoich muzycznych CV ten fakt. Tak jest. A proszę Państwa, dzisiaj rozpoczniemy od koncertu laureatów, później przejdziemy do koncertu piosenek Ireny Santor. Wśród fundatorów nagród znaleźli się sponsor tytularny festiwalu, Bank Gospodarstwa Krajowego, rektor Collegium Humanum, profesor dr habilitowany Paweł Czarnecki, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAFP, a także przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Polskie Radio Rzeszów, Telewizja Polska, Oddział Rzeszów, Ziaja Zakład Produkcji Leków, Fundacja Kreatyw.pl oraz Kwiaciarnia Magiczny Zakątek. Mecenasem festiwalu jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAF oraz Związek Artystów Wykonawców STOART. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie, Przestrzeń Otwarta. Wydarzenia festiwalowe dofinansowane zostały z budżetu gminy miasta Rzeszów. Proszę Państwa, niezależnie czy jest to Eurowizja Junior, którą prowadzę, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, czy Rzeszów Carpathia Festival. Wspaniałe, kiedy takie inicjatywy idą ramię w ramię z ważniejszymi inicjatywami. Nikt się chyba teraz nie obrazi, kiedy powiem, że to świetna sprawa, że są razem z nami co roku wolontariusze Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci z puszkami w przerwie, a także po drugim koncercie Państwu zdecydowanie rekomendujemy, żebyście tę jedną przysłowiową złotówkę wrzucili. Całkowity koszt, dochód z tej zbiórki zostanie przeznaczony na potrzebujące dzieci. Dzieci, które niestety nie mogą już tych swoich ostatnich dni w życiu spędzać w domu. Wysyłamy im bardzo dużo swojej dobrej energii. Poproszę Państwa o brawa. Bardzo serdecznie dziękujemy. A już za chwilę najważniejszy moment, poznamy zwycięzców. Chociaż jeszcze nie zdradzimy tak naprawdę, poznamy finalistów, proszę Państwa. Kto zwyciężył, tego dowiemy się już niebawem, podczas wręczenia nagród. Kolejność wykonawców będzie alfabetyczna. Tak jest. Wczoraj, proszę Państwa, półfinał, 15 artystów. Dzisiaj do finału zostało zakwalifikowanych 7 z nich. Jury już przyznało nagrody, natomiast my nie znamy ostatecznych wyników. Poznamy je w dalszej części tego koncertu. Ale oczywiście, i to właśnie chciałem powiedzieć, że festiwal to naturalnie orkiestra festiwalowa. To też artyści zawsze mówią, że granie z żywym bendem, bo oni tak mówią za kulisami, jest rzeczą najfajniejszą, jaka może się artyście przytrafić. A to jest orkiestra, która jest z nami od lat, więc tak wielkie jest. Brawa. W składzie orkiestry Tomasz Filipczak, piano, aranżację, maestro. Mirosław Wiśniewski, bas. Przemysław Kuczyński, perkusja. Jan Malecha, gitary. Piotr Ziarek Ziarkiewicz, trąbka. Mariusz Fazi Milczarek, saksofony. A także Andrzej Ręka z puzon.
To już jest ten moment? To jest ten moment, proszę Państwa. Rozpoczynamy. Pierwszym finalistą jest artysta, który urodził się w Armenii, ale od drugiego roku życia mieszka w Polsce. Kilka lat temu w programie drugim Telewizji Polskiej wygrał szansę na sukces. Dzięki temu zdobył bilet do Opola, do legendarnych opolskich debiutów. Tam, podczas 56. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, zdobył nagrodę imienia Anny Jantar, czyli triumfował. Od tamtego czasu sporo się wydarzyło. Pisze swoje piosenki, to niezmienne. Jest autorem, kompozytorem, wokalistą. Notabene jest także studentem Mieczysława Sześniaka, drugiego roku wokalistyki na Akademii Muzycznej w Katowicach. Kiedy zapytałem go wczoraj, o czym jest jego konkursowa piosenka, powiedział, że o wakacyjnej miłości, ale niestety tej niespełnionej. Każdy z nas chyba taką zna. You played with my heart. Słowa i muzyka Sargis Daftyan. Sargis Daftyan, Armenia. Dzień dobry, nazywam się Sargis Daftyan i będę reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Carpathia Festival. 22 lipca w Rzeszowie wystąpię swoją piosenką You Played With My Heart, którą napisałem o swoim życiu miłosnym, więc nie mogę się doczekać. Widzimy się w lipcu. Dobry wieczór Państwu. Played with my heart, left without goodbye. I thought I'm strong enough to hold it, but I'm not. You played with my heart. I showed all my cards. Maybe it was too fast. I shouldn't have opened up. Now I'm alone in my room, and I think about those days with you, and I'm angry about it that I gave you all I had that time. Oh, now I'm alone in my room, and I think about those days with you, and I'm angry about it that I gave you all. You played with my heart, promised me the stars. For you I was just a friend, nothing more than that. Every moment of those days, looking at the map on your face, exploring the oceans in your eyes, holding your hands with butterflies. Don't tell me that it was only me. My feelings for you took my gravity. When you said it wasn't what you think, I changed my perspective on all of those things. Oh, now I'm pierwszy raz na tej scenie, a już będzie wyjeżdżał stąd z nagrodą.
A przed Państwem pierwsza kobieta podczas przesłuchania, Anna Fedorowicz w piosence Listy. Zrobi się bardzo romantycznie, ponieważ słowa napisała Maria Pawliskowska-Jasnorzewska, a Ania napisała do nich muzykę. Wykorzystała czas pandemii, miała dużo wolnego czasu, gra na fortepianie i stworzyła właśnie wtedy muzykę, ale muzyka to nie jedyna miłość jej życia. Bardzo kocha Kaszuby, przyjechała do nas z Kaszub. Co ciekawe, umie łowić ryby i zbiera grzyby. Przed Państwem Anna Fedorowicz w piosence Listy. Cześć, tu Ania Fedorowicz. Reprezentuję Polskę, a dokładniej Kaszuby, Karsin. Tam się urodziłam i wychowywałam. Jestem aktorką musicalową i wokalistką. Na co dzień pracuję w teatrach muzycznych w Polsce, głównie w musicalach, ale także uczę śpiewu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od jakiegoś czasu piszę własne piosenki i jedną z nich usłyszycie Państwo w finale festiwalu. Mam ogromną przyjemność zaprezentować Państwu swoją autorską piosenkę pod tytułem Listy do słów wybitnej polskiej poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu. Traci już wszelką powagę, patrzy smutno, uśmiechem go błaga, jak ranny leżący na noszach. Czyha w bramie na listonosza, a przeszłość jest jak woda w stawie, ciemna i gęsta. Tej pani bez listów toną, idą na dno w żalu bez granic, aż dziwi się zmartwiony listonosz. Ja bym tam napisał do pani, a przeszłość jest. Kwitnące jabłonie, czyta, chwyta się ręką za szyję i dno traci w powietrzu. Anna Fedorowicz, Polska.
A my, proszę Państwa, z Polski przenosimy się nieopodal, bo do Litwy. Litwę w tym roku podczas Rzeszów Karpatia Festival reprezentuje Mario Jones. Wokalista ma na swoim koncie udział w lokalnej, litewskiej edycji telewizyjnego formatu The Voice, a także udział w publicznej preselekcji do tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji. Ma na swoim koncie 4 single. Do What You Do to jest jego konkursowa propozycja. Mariusz Kijauskas napisał muzykę razem z Faustasem Wanskusem. Słowa Mariusz Kijauskas. Mario Jones, Do What You Do, Litwa. Hi there. My name is Mario Jones. I'm a singer and a songwriter, and I'm proud to be representing my country, Lithuania, at this year's Karpatia Festival. My song, called Do What You Do, speaks from a perspective of a person who continues to get hurt and played in a relationship to the point where you just want to give up and give in. I'm really proud of the song, and I hope that it resonates with anyone who has ever been hurt in their lives. That I hold, you gave me, yeah, you gave me. It's pulling me down, but lately, oh, lately, I don't mind. So do what you do, throw them to my side. With my pockets full of stones, I'll run and die. Teraz, drodzy Państwo, czas na najmłodszą uczestniczkę festiwalu. Ola Kendra ma zaledwie 16 lat i przyjechała do nas z Chumnisk. Taka miejscowość, kiedy jedziemy w Bieszczady, a wiem, że tutaj jest mnóstwo osób, które Bieszczady kochają, więc z przyjemnością wysłuchają jej piosenki.
Piosenka pod tytułem Właściwy czas. To jest piosenka o tym, by iść do przodu, to co złe zostawić za sobą. Czy to będzie właściwy czas dla Oli, czy dostanie tę główną nagrodę, zobaczymy już za chwilę, ale na pewno ten czas wykorzystuje dobrze, ponieważ możemy ją zobaczyć podczas licznych festiwali, a także programów telewizyjnych, między innymi Hit Hit Hura, The Voice Kids, a także Szansa na sukces. Przed Państwem Ola Kendra. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Ola Kendra, mam 16 lat i przyjechałam do Państwa z Chumnisk. Dzisiejszego wieczoru wykonam dla Państwa mój utwór pod tytułem Właściwy czas. Dlatego bez zbędnego przedłużenia zapraszam Państwa do słuchania. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Ola. Wciąż czekam na cud. Kolejna szansa znika znów. Słyszę ten głos, że to kolejny w siebie cios. Odpowiedz, na co ty czekasz, po co zwlekasz, wyglądasz na swój czas. Twe życie to tylko chwila, co przemija, nie będzie drugich szans. Co gdy w żyłach płonie krew, a mnie jakby mniej? Co gdy krzyczeć mi się chce, ale słychać się? Gdzie jeszcze czas, właściwy gest, we właściwym miejscu porwie cię. Tak szalona i młoda przygoda nie będzie wiecznie trwać. Twój czas się kończy i woła, Kendra. Przysłuchuję się, proszę Państwa, występom naszych finalistów i sobie myślę, że talent jest rzeczą absolutnie niezwykłą. Państwo się ze mną zgadzają?
Bardzo dziękuję. Zatem kontynuujemy tę wspaniałą wyprawę muzyczną po świecie młodych talentów wokalnych. Pozostajemy w Polsce, ale przenosimy się teraz na Podhale, dokładnie do Poronina. To właśnie stamtąd pochodzi, tam mieszka Anna Malacina-Karpiel, kolejna finalistka tegorocznej edycji Rzeszów Karpatia Festival. Anna od zawsze dorasta i żyje razem z folkiem. Zresztą za swoją działalność dla folku została nagrodzona w 2012 roku Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzyła kilka formacji góralskich. Dzisiaj wystąpi solo z autorską kompozycją Mamuśki. Kiedy wczoraj zapytałem Anię, o czym będzie śpiewała, powiedziała, że będzie śpiewała o sobie. Sama jest mamą, ma dwoje dzieci w wieku 11 i 7 lat, ale także o swoich przyjaciółkach. No dobrze, no ale coś więcej. Chodzi o to, że po trudnym tygodniu, kiedy przychodzi weekend, to jest moment dla nas. Co robicie, góralko? Dopytuję, państwo wiedzą, że ja uwielbiam pytać, bynajmniej nie tylko na śniadanie. Więc powiedziała, że spotykają się, no i rozmawiają. Tańcujecie? Dopytuję. No tańcujemy. W końcu to górę. No dobrze, śpiewocie? Śpiewamy. No a cytrynówkę pijecie? No bo w końcu to przecież Podhale. A chwilę wcześniej rozmawialiśmy o pysznej cytrynówce mamy Jagdy Marczułajty z innej bardzo znanej poronienianki, snowboardzistki. Powiedziała, że oczywiście, baba też człowiek. No to w takim razie, góralko, mogę to powiedzieć na scenie? Godoj, co chcesz. No to godą i zapowiadam. Anna Malacina-Karpiel, Mamuśki, Polska. Nazywam się Hania Malacina-Karpiel. Urodziłak się i wychowałak na Podholu, w Poruninie. Na co dzień pracuję tutaj, w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie organizujemy piękne wydarzenia. A gdy wracam z pracy do domu, siadam do mojej maszyny i haftuję. Folklor i praca są dla mnie najważniejsze. Ale ponad tym wszystkim jest moja rodzina. Trzymajcie się! Hej, ludziska, trzymajcie się! Gdy kończy się dzień i wieczór nadchodzi, każda w swej głowie genialny plan rodzi, by nocą jak w bajce zmienić się w łabędzie. Zostawiając w domu królestwo i księcia. Thank you.
zabiera, fartuch na wieszak, energia rozpiera. W końcu za moment podzieją się cuda, kształtów nabiorą talia, biodra i uda. Czerwone usta, włosy rozwiane, nogi aż do ziemi niepohamowane. Po ulicach miasta biegną jak szalone. Kto? Mamuśki wyzwolone. W blasku nocnych świateł całe promienieją. W taką noc mamuśki wiedzą, że istnieją. Świat wypada. Gdy kończy się noc i dzień znów nadchodzi, każda królowa szampańskim wracają, choć świta. Tak się właśnie bawi kobieca elita. Czerwone usta, włosy rozwiane, nogi aż do ziemi niepohamowane. Po ulicach miasta biegną jak szalone. Kto? Mam. Blasku nocnych świateł całe promienieją. W taką noc mamuśki wiedzą, że istnieją. Świat do nich należy, miasto do stóp pada. Wiedzą, co im wolno, czego nie wypada. Hello! Znacie państwo, że było bardzo żywiołowo. Ile energii na tej scenie. A teraz przed państwem kolejna kobieta, Anastazja Mudryk-Nasu, która przyjechała do nas z Ukrainy, a konkretnie ze Lwowa. Zaśpiewa piosenkę What is Love, do której napisała słowa i muzykę. Jak twierdzi, nie każdy może walczyć na froncie. Ale to jest dobry czas dla artystów, by to wykorzystać, by tworzyć piękną muzykę i pokazać siłę Ukrainy. Przed państwem Anastazja Mudryk-Nasu. What is love? Hi, my name is Anastazja Mudryk. I've been enjoying music since I was little. My first performance on the big stage actually happened to be exactly in Poland on the Stanisz & Konin Festival when I was 4 years old. Then I took part in a lot of kids' competitions, appeared on a lot of TV programs in my country, until I realized that I really wanted to make my own music. So I was incredibly lucky to meet talented musician Oleksiy Prokopowicz, who understands everything that I'm putting in my music and can make it even better. My song, What is Love? It's about the secret. It's about this beautiful, mysterious love that leads us to the light and gives us hope even in such a hard time that Ukrainians are going through right now. I am really grateful to all the Polish people who gave us crazy amount of help when we needed it the most. Dziękuję Polsko. Dziękuję, siostro.
what is love, baby? Is there hope that you gave to me? I'm bewitched by your mystery. What is love? I'm trying to forget this, and even though I try, Nasu, thank you very much. Give me five. Thank you very much. We are very happy that we can get together, Anastasia. You know what I mean. Proszę Państwa, na dobry koniec tej części naszego dzisiejszego spotkania finalistka Kinga Wołoszyn. Kinga zamyka stawkę konkursową, co jest zupełnym przypadkiem. Akurat kolejność po prostu tak postanowiła. Kinga ma 17 lat, pochodzi z Józefina w województwie lubelskim, także przenosimy się całkiem niedaleko. Kinga brała udział w telewizyjnych programach The Voice Kids, a także Szansa na sukces. Jest także laureatką ogólnopolskiego konkursu muzycznego imienia Jana Wojdaka. Aktualnie pracuje nad kilkoma projektami muzycznymi. Dziś przed Państwem z Bez Szans. To jest piosenka o tym, że niektóre relacje czasem trzeba, z różnych powodów oczywiście, wygasić. Kinga napisała tekst tej piosenki razem z Moniką Wydrzyńską, muzykę Paweł Cieliczko i Mawoi. Bez Szans. Kinga Wołoszyn, Polska. Hejka wszystkim, nazywam się Kinga Wołoszyn. Mam 17 lat, mieszkam w takiej małej polskiej miejscowości Józefin w powiecie kraśnickim. Muzyka to nieodłączna część mojego życia. Śpiewam odkąd pamiętam i robię to chyba w każdym wolnym momencie, w każdej wolnej chwili. Oprócz tego kocham sztukę, książki, naturę, zwierzęta. Brałam udział w trzeciej edycji The Voice Kids oraz Szansie na sukces. Były to dla mnie dwie ogromne przygody, które bardzo dużo mnie nauczyły. Poznałam nowych ludzi, zdobyłam doświadczenie. A po tym wszystkim chcę robić jeszcze więcej. Chcę pokazywać się, gdzie się tylko da. Występować na scenie, bo to kocham najbardziej. Występowanie na scenie ze świetnymi muzykami, świetnymi wokalistami. Najważniejsza dla mnie jest ta możliwość przekazania swoich uczuć i emocji innym. Dzielenie się tym z osobami, które mnie słuchają. Moim największym marzeniem jest wydanie płyty z własnymi utworami.
Jeden z nich zaprezentuje już na tym festiwalu, Carpathia Festival. Piosenka nosi tytuł Bez Szans. Nie mogę się doczekać, bo wystąpię tam na scenie z orkiestrą. Jestem pewna, że dam z siebie 1000%, będę się świetnie bawić. Nie mogę się doczekać. Przed Państwem wystąpili laureaci tegorocznej edycji Rzeszów Carpathia Festival. Już za chwilę nastąpi uroczyste wręczenie nagród, ale zanim to nastąpi, na tej scenie zobaczymy laureata ubiegłorocznej nagrody Grand Prix, Kamila Franczaka-Franki w piosence Lustracja. Ja dodam tylko, że to jest jedyny taki nostalgiczny, baladowy utwór z jego płyty. Płyty, którą udało mu się dokończyć dzięki pieniądzom, dzięki czekowi, który właśnie został wręczony mu tutaj, na tej scenie w ubiegłym roku. Kamil Franczak jest, proszę Państwa, wokalistą, songwriterem i aktorem. Nie wiem, czy Państwo też tak mają, ale czasem mam tak, że oglądam kogoś w telewizji i jestem oczarowany charyzmą. I pamiętam, w 2010 roku pierwszy raz usłyszałem i zobaczyłem Kamila Franczaka. To były opolskie debiuty, które oglądam pasjami co roku. Niesamowite było to, jak wokalista 0%, jak bardzo przekazywał treść piosenki i jak bardzo oczarował zarówno zgromadzoną w Opolu, jak i przed telewizorami publiczność. Od tamtego czasu przyglądam mu się bacznie. Rok później, w 2011 roku, spotkaliśmy się na korytarzu na Woronicza. Kamil przez 2 lata prowadził u nas w telewizyjnej dwójce
program dla młodzieży Poziom 2.0. Później trafił na Śląsk do Teatru Rozrywki w Chorzowie i stworzył tam kreację mistrzowskie. Jeżeli Państwo nie widzieli, to naprawdę żałujcie. Ale nic straconego, bo od ostatniego sezonu Kamil występuje na deskach stołecznego Teatru Muzycznego Roma w musicalu We Will Rock You w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego z librettem, z przekładem libretta Michała Wojnarowskiego, który jest członkiem tegorocznego jury. W ubiegłym roku bardzo się cieszę, że znów nasze drogi się przecięły właśnie tu na tej scenie w Filharmonii Podkarpackiej. Wykonał lustrację i nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że będzie liczył się w stawce o najważniejsze nagrody. Zdobył Grand Prix. Lustracja. Kamil Franki Franczak przed Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za tak piękną zapowiedź. Cześć Rzeszów. Boże, emocje wracają, słuchajcie. Mam małe déjà vu, muszę powiedzieć, jak tutaj teraz stoję. Pozwolę sobie zabrać na chwilkę głos, bo przecież nie jestem w konkursie. Więc wykorzystam sobie drobny przywilej, żeby tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tu jestem ponownie. Zawsze bardzo pięknie się występuje przed rzeszowską publicznością, a szczególnie w Filharmonii Podkarpackiej. I bardzo się cieszę, że wziąłem udział w festiwalu Carpathia Festival, bo dzięki niemu poznałem wspaniałych ludzi, z którymi mamy kontakt do dzisiaj. Nawet poznałem bardzo wspaniałego człowieka, który wspiera ten festiwal, był jednym ze sponsorów zeszłorocznej nagrody, poznaliśmy się trochę bliżej. Niestety nie ma go tu dzisiaj z powodów zdrowotnych, więc pozdrawiam cię, Rafale, serdecznie, życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia. A Państwa zapraszam na moją piosenkę Lustracja. Tam przed lustrem nie wiem, kto to jest. Moja twarz jak zlepek nie moich twarzy, a serce pełne nadziei wciąż iskra wokół śni. Wolę nie wiedzieć, czemu mam wszystko to, co złe, na wyciągnięcie ręki, a na drodze ku dobremu coś ciągle na boki wie. Jak prąd, lustrzanym odbiciem jestem i tak nieporadnie brnę. Po dnie i nie odbijam się. Śmieszny nie. Tam przed lustrem nie wiem, kto to jest. Moja twarz jak zlepek nie moich twarzy, a serce pełne nadziei wciąż iskra wokół śni. Tam przed lustrem nie wiem, kto to jest, ale wiem, ta twarz to nie ja. I chcę się dowiedzieć tego, czy w ogóle coś tam jest po drugiej stronie rzeki. Bo jeżeli coś dobrego chcę wiedzieć, że dla mnie też. Lustrzanym odbiciem jestem, to z powiek mi spędza sen. Chyba nie, nie może być, że jest aż tak źle. Tam przed lustrem nie wiem, kto to jest. Moja twarz jak zlepek nie moich twarzy, a serce pełne nadziei wciąż iskra wokół śni. I tam przed lustrem siebie pytam więc, czy to światło to ja? Przed lustrem prawdę skrywał cień,
że to czas wśród dawnych bluzd mojej twarzy. Za oczy pełne nadziei, o tę iskrę wciąż się bić. A tam przed ustem siebie by tam jest, miałbym zgasnąć. Serdeczne dzięki. Do zobaczenia. Kamil Franki Franczak. Niezmiennie trzymamy za ciebie kciuki, Kamilu. Dzięki. Proszę państwa, Kamil powróci oczywiście jeszcze dzisiaj na scenie w drugim dzisiejszego wieczoru festiwalowym koncercie. Proszę państwa, teraz zapraszamy na najważniejszy punkt programu, wręczenie nagród. Na scenę wnoszony zostaje właśnie kosz kwiatów dla wszystkich laureatów od prezydenta miasta Rzeszowa, Konrada Fijołka. Bardzo dziękujemy. Brawa, oczywiście. Dziękujemy i zapraszamy na scenę wszystkich członków jury. Tak jest, proszę państwa, w składzie jury w tym roku Marek Kościkiewicz jako przewodniczący. Brawa. Dobry wieczór, Marku, witaj. Danuta Błażejczyk, przewodnicząca jury kwalifikacyjnego. Danusiu, pięknie wyglądasz, cześć. Monika Plizga, która reprezentuje Dorotę Daszykowską-Brud. Dobry wieczór. Doktor Izabela Fat, dziennikarka, doktor nauk społecznych, a także pracownik samorządu województwa podkarpackiego. Profesor Anna Janosz, profesor zwyczajny sztuk muzycznych. Dobry wieczór. Profesor Elżbieta Krzemińska, profesor zwyczajny sztuk muzycznych. Polska wokalistka solowa i sesyjna Beata Molak, która reprezentuje SAFP. Dobry wieczór. Witaj, Beato. Michał Wojnarowski, autor i tłumacz, kierownik literacki Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Dobry wieczór, Michale. Witold Walawender, przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa, uzupełnia skład tegorocznego jury. Ależ wspaniale was wszystkich widzieć. Marku, poprosimy ciebie jako przewodniczącego jury o zabranie głosu. Dobry wieczór państwu. Rola przewodniczącego jest bardzo trudna, bo odpowiedzialność jest ogromna, ale dzięki moim kolegom i koleżankom, którzy to mają doświadczenie i są niezwykle profesjonalni, nasze obrady były rzeczywiście dzięki temu dużo łatwiejsze i ciekawsze. Mieliśmy jak zwykle swoje typy. Państwo też na pewno, prawda? Macie swoje typy zwycięzców czy nie? Na pewno. Dlatego to taka decyzja jest niezwykle trudna. Tym bardziej, że wykonawcy, którzy przed nami tutaj wystąpili, właściwie gotowi są już do profesjonalnej kariery. Ich poziom jest niezwykły i właściwie wszyscy powinni tutaj zdobyć to Grand Prix. No ale niestety mieliśmy zadanie takie, żeby nagrodzić tych, którym chcemy dać szansę i przekazać nagrody. Te nagrody mają stać się takim wsparciem w ich karierze, czy mają być przeznaczone na teledyski, na nagrania płyty, także pomóc im w dalszej karierze. I rzeczywiście udało nam się taką grupę i tych najważniejszych i wyróżnionych tutaj wybrać. Dlatego poproszę teraz jeszcze może Anię, tak, żeby... Profesor Anna Janosz, poprosimy o zabranie głosu. Żeby powiedziała też o naszych obradach i o festiwalu. I czy byliście państwo jednomyślni? Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Rzeszów. Dobry wieczór. Szanowni państwo, zgadzam się ze słowami naszego przewodniczącego, bo rzeczywiście ta złota piętnastka to są naprawdę wspaniali artyści, którzy przez chwilę, przez kilka minut zabrali nas do swojego artystycznego świata. Pokazali nam swoje zdolności artystyczne, muzyczne, ale też przecież, jak państwo słyszeli, większość z nich była autorem swojego własnego tekstu. W związku z tym otwarli przed nami swoją duszę. Usłyszeliśmy, jaki jest ich stosunek do świata, do rzeczywistości, która ich otacza. I całej piętnastce nasze jury życzy wielu, wielu wspaniałych sukcesów,
bo oni w większości naprawdę są ukształtowani właśnie do tego, aby robić artystyczną karierę. Ale proszę Państwa, spotykamy się tutaj na festiwalu. To nie tylko część konkursowa, ale także festiwalowa. Przyjeżdżamy do Państwa z różnych ośrodków kulturalnych i chcę Państwa zapewnić w imieniu moich kolegów i koleżanek, którzy przyjeżdżają każdego roku bądź zapraszani są jednostkowo do Rzeszowa na tę imprezę, że Carpathia Festival ma już swoją uznaną markę. To jest festiwal, który jest znany, o którym się mówi i chociażby dowodem na to jest fakt, że mamy ponad 200 zgłoszeń każdego roku. Ale jak powiedziałam, proszę Państwa, to jest również festiwal. To tutaj właśnie adepci Ani Częczek razem z profesjonalnymi artystami mogą na deskach cudownej filharmonii wspólnie wystąpić. Proszę Państwa, to zasługa tej wspaniałej dziewczyny. Ja się ogromnie cieszę, że wczoraj, kiedy otwierano festiwal, padło tak wiele ważnych słów na temat Ani Częczek. To nie jest słaba kobieta, to jest mocna baba. Brawo! To jest mocna baba, proszę Państwa, w której skupiły się wszystkie talenty, które dają szansę na odniesienie sukcesu tego festiwalu. Edukacyjne, artystyczne, menedżerskie, organizacyjne. A po drugie to jest taki człowiek, że wszyscy chcą jej pomagać. Dlatego proszę Państwa, ona na pewno jest w kulisie, bo ona wszystkiego słucha i ona wszystkiego musi dopilnować. Dajmy jej i tym wszystkim wspaniałym wolontariuszom, którzy jej pomagają, ogromne brawa. Ona brawa. Na pewno słyszy. Brawa dla Anny Częczek, dyrektor festiwalu Rzeszów Carpathia. Cudowni wolontariusze, którzy w każdej chwili nam pomagają. Proszę Państwa, my już się cieszymy i mamy nadzieję, że będziemy mogli się spotkać z Wami za rok na jubileuszowej 20. edycji. Ona będzie na pewno, jak znam Anię, wyjątkowa. Bardzo dziękujemy profesor Anna Janosz. Pani profesor, jak zawsze jestem wielkim fanem pani stylizacji. Kłaniam się nisko. Skład tegorocznego jury, proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Pamiątkowe zdjęcia, to ten moment. I prosimy Państwa o zajęcie miejsc. Rozpoczynamy ceremonię rozdania, przyznania nagród. Bardzo Państwu dziękujemy. Brawa. Proszę Państwa, jury pod przewodnictwem Marka Kościkiewicza postanowiło w tym roku przyznać 3 równoległe wyróżnienia. Rozpoczynamy zatem ich przyznawanie. Pamiątkowy dyplom kosmetyki Ziaja i Kwiaty dla pierwszego wyróżnionego finalisty wręczą Justyna Czorniak-Leszko, reprezentantka restauracji Lord Jack oraz Stanisław Lecki, współwłaściciel SGL Developer Ryszard Zatorski. Także jako zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Nasz Dom Rzeszów. Witamy Państwa, dobry wieczór. I teraz powinniśmy dostać kopertę, ale proszę Państwa, my już wszystko wiemy. Wyróżnienie otrzymuje Kinga Wołoszyn. Wołoszyn, 17-latka z Józefina, z pierwszym wyróżnieniem, proszę Państwa, podczas tegorocznej edycji Rzeszów Carpathia Festival, Polska. Zaśpiewała piosenkę Bez szans, a jednak ma szansę. To jest przepustka do dalszej muzycznej kariery. Gratulacje. Pamiątkowe zdjęcia, to ten moment. Bardzo Państwu dziękujemy, Kingo, gratulujemy. Czas na drugie równorzędne wyróżnienie. Pamiątkowy dyplom i upominki dla zdobywcy tego drugiego wyróżnienia wręczą Joanna Lasko, właścicielka biura Lasko Nieruchomości, Tomasz Skoczylas, dyrektor Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab, a także Aldona Głowacka, dyrektor Polonijnego Festiwalu Kultury w Hanowerze. Dźwięki, które łączą dobry wieczór Państwu. A wyróżnienie otrzymuje Anastazja Modryk-Nasu z Ukrainy. Congratulations! Nasu from Ukraine with second award tonight. Congratulations, Anastazja.
Gratulacje. Congratulations. Bardzo serdecznie dziękujemy. Thank you very much, Anastazja. Proszę Państwa, trzecie równoległe wyróżnienie wręczą Mateusz Ciszewski, właściciel hotelu i restauracji Zacisze, prezes fundacji creative.pl oraz sklepu internetowego fcshop.pl, starszy inspektor Marek Strączek, dowódca południowo-wschodniego okręgu Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie oraz Anna Skiba, prorektor Uczelni Nauk Społecznych w Rzeszowie, radna miasta Rzeszowa oraz dziennikarka Radia Centrum. Wow, wspaniała fryzura. Dobry wieczór Państwu. A wyróżnienie otrzymuje Anna Federowicz. Anna Federowicz, trzecie równoległe wyróżnienie, Polska. Ania to ta, która kocha Kaszuby, która łowi ryby, zbiera grzyby, ale kocha też muzykę i świetnie wykorzystała czas pandemii, tworząc utwór, który spodobał się jury. Gratulacje. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulujemy. Proszę Państwa, nagroda dodatkowa, ale nagroda, która jest no już właśnie symbolem Rzeszów Karpatia Festival, czyli nagroda dla największej osobowości scenicznej. Kilka lat temu zdobył ją Ralf Kamiński. No i proszę bardzo. Jako... Ja w tym roku nie miałam wątpliwości. Ja chyba też nie. Tak, wczoraj w kuluarowych rozmowach na rzeszowskim rynku właśnie... Zdecydowaliśmy wspólnie, że tak, że to chyba ta, będzie ta wokalistka i tak właśnie jest. Ale najpierw zaprośmy Jerzego Cyprysia, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Dorotę Rząsę, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie, którzy wręczą szklanego słowika właśnie nagrodę dla największej osobowości scenicznej. Największa osobowość sceniczna. Anna Malacina-Karpiel. Mamuśki! Anna Malacina-Karpiel! Anna Malacina-Karpiel, największa osobowość sceniczna tej edycji Rzeszów Karpatia Festival. Szklany słowik trafia właśnie do Ani. Pamiątkowe zdjęcia, to ten moment. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, wczoraj podczas pierwszego festiwalowego koncertu z piosenkami Krzysztofa Dzikowskiego padło, że zostanie przyznana specjalna nagroda podczas tej edycji festiwalu za najlepszą interpretację walorów literackich tekstu. I to właśnie ten moment przyznamy tę nagrodę, a wręczą w imieniu Fundacji Krzysztofa Dzikowskiego Wiesław Kwaśniak, właściciel biura nieruchomości Kwaśniak i salonu optycznego Kwaśniak, a także Agnieszka Buk, konsul honorowa Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie, koordynatorka Rzeszowskiego Centrum Integracji oraz Centrum Języków Obcych Germanitas, naszego sponsora. Dobry wieczór Państwu. A nagroda Fundacji imienia Krzysztofa Dzikowskiego za najlepszą interpretację walorów literackich tekstu trafia do Anny Malaciny-Karpiel. Anna Malacina-Karpiel! Anna Malacina-Karpiel z drugą festiwalową nagrodą podczas tegorocznej edycji Rzeszów Karpatia Festival. Gratulacje dla Ani. Pamiątkowe zdjęcia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulujemy, Aniu. Proszę Państwa, dopiero jesteśmy na półmetku i emocje dopiero tak naprawdę się zaczynają. Czas na
trzecie miejsce. Trzecie miejsce, proszę Państwa, wręczone zostanie za moment. Mamy także drugie miejsce, pierwsze miejsce i zgodnie z tradycją Grand Prix festiwalu. Proszę Państwa, i już teraz nagrodę za trzecie miejsce, którą jest czek o wartości 9000 zł, ufundowany przez jego magnificencję, profesora doktora habilitowanego Pawła Czarneckiego, konsula honorowego Republiki Uzbekistanu, oraz czek na podjęcie studiów na uczelni Kolegium Humanum o wartości 25 tysięcy złotych, dyplom, kwiaty ufundowane przez Kwiaciarnię Magiczny Zakątek wręczy właśnie jego magnificencja. Dobry wieczór. A trzecie miejsce wyśpiewał na tej scenie Sargis Daftan. Zafian, trzecie miejsce, Rzeszów Karpatia Festiwal 2023. Pierwszy raz podczas Karpatii i od razu z nagrodą. Gratulacje. Sargis, obiecaj nam, że pozdrowisz Mieczysława Szcześniaka, swojego nauczyciela na Akademii Muzycznej w Katowicach, a tymczasem świętuj, celebruj. Trzecie miejsce, gratulacje. Bardzo dziękujemy. Jego magnificencja pozostaje z nami na scenie. Proszę Państwa, czas na drugie miejsce. A nagrodą za drugie miejsce jest czek o wartości 10 tysięcy złotych, ufundowany przez rektora Kolegium Humanum, jego magnificencję profesora doktora habilitowanego Pawła Czarneckiego oraz czek na podjęcie studiów na uczelni Kolegium Humanum o wartości 25 tysięcy złotych. Dodatkowo laureatka bądź laureat otrzyma pamiątkowy dyplom i kwiaty. Kto? Ja myślę, że znowu urzekły te mamuśki jury. Proszę Państwa, drugie miejsce otrzymuje Anna Malacina-Karpiel. Anna Malacina-Karpiel. Anna Malacina-Karpiel, drugie miejsce. Rzeszów Karpatia Festiwal 2023. Gratulujemy, bardzo dziękujemy. Aniu, gratulujemy. Jego magnificencja pozostaje z nami na scenie. Zapraszamy na scenę także Barbarę Lenart z Polskiego Radia Rzeszów. Dobry wieczór, poprosimy o brawa. Proszę Państwa, czas na pierwsze miejsce. Emocje są coraz większe. Dwoje artystów pozostało za kulisami z nieprzyznanymi jeszcze nagrodami. A nagrodą za pierwsze miejsce jest czek o wartości 20 tysięcy złotych, ufundowany przez rektora Kolegium Humanum, jego magnificencję profesora doktora habilitowanego Pawła Czarneckiego oraz czek na podjęcie studiów na uczelni Kolegium Humanum o wartości 25 tysięcy złotych. Laureat bądź laureatka otrzyma także voucher ufundowany przez Przemysława Tejkowskiego, prezesa Polskiego Radia Rzeszów, na 20-godzinną sesję nagraniową w studiu nagrań Polskiego Radia Rzeszów oraz promocję na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Tę nagrodę wręczy Barbara Lenart, kierownik działu marketingu i reklamy Polskiego Radia Rzeszów. Ilono, kto? Ta nagroda wędruje do najmłodszej uczestniczki festiwalu, Ola Kendra! Ola Kendra! Serdecznie gratulujemy. Ola Kendra, pierwsze miejsce, Rzeszów Karpatia Festiwal 2023. Gratulujemy. Rzeszów może być dumny. Ola w wieku 9 lat rozpoczęła swoją przygodę z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Dziś pierwsze miejsce. Zaledwie kilka lat później. Kłaniamy się nisko Twojemu talentowi, Olu. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. No chyba teraz ten najważniejszy moment. Tak, to jest ten moment, proszę Państwa, na który wszyscy czekaliśmy, czyli moment wręczenia Grand Prix festiwalu Rzeszów Karpatia Festiwal 2023. Zapraszamy na scenę panią prezydent miasta Rzeszowa Krystynę Stachowską, która wręczy statuetkę Karpatia Festiwal oraz kwiaty. Zapraszamy pomysłodawczynię i dyrektor festiwalu, dr Annę Częczek oraz gościa honorowego festiwalu, panią Irenę Santor, które wręczą dyplom dla laureata.
Zapraszamy także Konrada Skomrę, dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego na region podkarpacki, sponsora tytularnego festiwalu. Witamy ponownie Jego Magnificencję, profesora doktora habilitowanego Pawła Czarneckiego, konsula honorowego Republiki Uzbekistanu, który jest fundatorem nagrody finansowej w wysokości 30 tysięcy złotych, proszę Państwa. Ponownie zapraszamy Beatę Molak, przedstawicielkę stowarzyszenia SAFP, która wręczy statuetkę oraz czek na 1000 euro ufundowane przez stowarzyszenie SAFP. I proszę Państwa, zapraszamy także Józefa Matusza, dyrektora TVP 3 Rzeszów, który wręczy voucher na realizację teledysku na terenie Rzeszowa ufundowany przez Telewizję Polską SA, oddział terenowy w Rzeszowie. Ale pula nagród. A zatem z wielką przyjemnością ogłaszam, że tegorocznym laureatem Grand Prix został Mario Jones. Mario Jones is our winner. Congratulations, Mario. Mario Jones wygrywa Rzeszów Karpatia Festival 2023. Mario, congratulations, it's your time, please. Oh my God, oh my God. Thank you all so much. Thank you to everybody who made this beautiful festival happen. Thank you to the wonderful band, to the jury, to the people who brought me here on the ten. Wito, to już okej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo zaskoczony. To piękny moment, to co się dzieje. Bardzo dziękuję zespołowi, który grał razem ze mną. Dziękuję jury. Dziękuję wszystkim Państwu. Mario Jones is a winner Grand Prix Rzeszów Karpatia Festival 2023. Poprosimy o wręczenie nagród panią wiceprezydent miasta Rzeszowa. Statuetka. Brawa. Pani Irena Santor i doktor Anna Częczek. To ten moment. Konrad Skomra. Gratulacje. To się dzieje, proszę Państwa. Nigdy w historii 19 lat Rzeszów Karpatia Festival Pula Nagród Grand Prix nie była tak wysoka. Magnificencja. Jego Magnificencja wręcza nagrodę. Beata Molak w imieniu SAFP-u. Tak, oczywiście. Dobry wieczór, Beato, ponownie. Witaj. Dobry wieczór Państwu. Zanim wręczę nagrodę SAFP-u, tę skromną statuetkę, ale również czek na 1000 euro, chciałabym powiedzieć, że jestem w Rzeszowie na tym właśnie festiwalu po raz pierwszy. I powiem szczerze, że jestem zachwycona i zaskoczona tak wysokim poziomem artystów, których chętnie będziemy widzieć w SAFP-ie. I może ja teraz zidentyfikuję, rozszyfruję nazwę SAFP. To jest Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych. Zrzeszamy około 3,5 tysiąca członków artystów polskich, ale również i zagranicznych. I myślę, że nasz laureat zasili nasze szeregi, dlatego też uśmiecham się pięknie i jeszcze raz gratuluję. Gratulacje. I jeszcze jedna nagroda dla naszego zwycięzcy, dyrektor Józef Matusz, realizacja teledysku. Panie dyrektorze, poprosimy o wręczenie nagrody. Dobry wieczór Państwu. Dwa zdania. Telewizja Polska w Rzeszowie od początku jest z festiwalem Karpatia, ale kilka lat temu, gdy zostałem dyrektorem, pani dyrektor Ania Częczek odwiedziła mnie w redakcji i powiedziała, żeby tak telewizja szerzej włączyła się w ten festiwal. Musiała długo przekonywać. Zresztą pani dyrektor jest taką osobą, której się nie odmawia. I tak już chyba po raz piąty czy szósty telewizja funduje jedną z nagród, która ma pomóc w promocji artystów, czyli nagranie profesjonalnego teledysku. To jest fantastyczny festiwal. Festiwal, który łączy młodość i tych uznanych kilka lat starszych już artystów. Wczoraj
oglądałem, słuchałem krótką rozmowę z panią Ireną Santor i byłem zaskoczony. Pani Ireno, pani Irena, największa gwiazda polskiej piosenki, powiedziała, że ona się denerwuje przed dzisiejszym dniem. Denerwuje się, bo nie wie, w jakiej interpretacji jej piosenki zostaną wykonane. Pani Ireno, dziękujemy za wszystko. Dziękujemy, że pani zawitała do Rzeszowa. Ma pani tutaj wielu miłośników i swoich fanów. Jeszcze raz dziękuję pani dyrektor Ani Częczek. Pani dyrektor, tak trzymać. Wiem, że czasami było pod górkę, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Dyrektor wspomniał o tym krótkim wywiadzie, a na ten dłuższy zapraszamy państwa już jutro o 17.15 i 21.45, a pani Irenie będzie towarzyszyła pani Danuta Błażejczyk. Tak jest. Zapraszamy, proszę państwa. A o zabranie głosu poprosimy panią wiceprezydent miasta Rzeszowa, Krystynę Stachowską. Dobry wieczór, pani prezydent. Bardzo dziękujemy, że wspieracie tak wspaniałe inicjatywy jak Rzeszów Karpatia Festiwal. Kłaniam się nisko, naprawdę, jak zawsze. Rzeszów jest zachwycony, że może wspierać takie inicjatywy jak festiwal, którego jesteśmy teraz świadkami. Przez dwa dni świętujemy. Mieliśmy ogromny zaszczyt obserwować wyjątkowy 15 talentów. A dzisiaj wręczamy nagrodę, sporo nagród. Festiwal co roku jest o wyższym poziomie, a ten jest wyjątkowy. Mario, tobie życzymy, żeby ten festiwal, te deski tej sceny były dla ciebie wyjątkowe i żeby kariera szła już teraz błyskawicznie. A dla całej piętnastki bardzo proszę, byśmy ogromnymi brawami nagrodzili wszystkich, którzy byli uczestnikami. Każdy festiwal jest wyjątkowy, a jubileuszowy, tak jak już tutaj dzisiaj padło, będzie jeszcze wyjątkowy, większy, bo będzie trzydniowy, pani Aniu, prawda? I w tym jeden na rzeszowskim rynku. Już na niego zapraszamy. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, to wszystko padło. To już wiemy, że tak będzie. Pani prezydent, bardzo dziękujemy. Krystyna Stachowska. Poprosimy w takim razie o zabranie głosu dyrektor Rzeszów Karpatia Festival, a także Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, dr Annę Częczek. Brawa! Szanowni państwo i drogi laureaci Nagrody Grand Prix, tak właśnie spełniają się marzenia i gdzie te marzenia się spełniają? W Rzeszowie podczas Festiwalu Karpatia. Gdy tworzyłam ten festiwal, właśnie marzyłam o takich chwilach. Także dziękuję bardzo, gratuluję i czekam na koncert podczas 20. edycji Festiwalu Karpatia, bo laureat 19. edycji w ramach właśnie Nagrody Grand Prix będzie grał swój koncert. I już państwa na niego zapraszam. Gratuluję, Mario. Bardzo dziękujemy, Aniu. O zabranie głosu poprosimy naszego gościa honorowego, panią Irenę Santor. To ten moment, pani Ireno. Przepięknie pani wygląda. Wspaniale. Cieszymy się, że jest pani razem z nami. Szanowni państwo. Irena Santor. Ja też pozwolę sobie powiedzieć to do mikrofonu, a nie. Szanowni państwo, byli państwo dzisiaj świadkiem wspaniałej nagrody przez młodego człowieka, utalentowanego, bardzo utalentowanego, o pięknej barwie głosu. To jest nie do przecenienia. Barwa głosu. A pan, szanowny młody kolego, tą nagrodą otworzył i swoim talentem przede wszystkim otworzył pan sobie wszystkie drogi do estrad nie tylko polskich, ale w Europie i daj Boże na całym świecie. A co? Niech się dzieje. Bardzo dziękujemy. Irena Santor. Proszę państwa, o zabranie głosu poprosimy Konrada Skomrę, dyrektora BGK Region Podkarpacki. Dobry wieczór, witam państwa. Pewnie ciężko mi będzie przemawiać po ikonie polskiej estrady, ale spróbuję.
Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tego powodu, że już trzeci rok z rzędu Bank Gospodarstwa Krajowego zyskał zaufanie Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Karpatia Festival. Tutaj tak troszeczkę nieśmiało patrzę w stronę pani dyrektor, dr Ani Częczek. Pani Aniu, bardzo dziękujemy za zaufanie i chcemy dalej wspierać ten festiwal. Szanowni Państwo, chcę jeszcze jedną taką rzecz powiedzieć, która jest istotna z punktu widzenia naszego banku, bo to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to też krótko mówiąc wspólnie razem z Państwem budujemy kapitał społeczny, a ta rzecz jest niezmiernie istotna dla naszego banku. Wspieranie młodych ludzi, dzieci, młodzieży w ich początkach na scenie, a także przy okazji wspieranie już prawdziwych artystów, którzy mają już pewne doświadczenie na scenie, jest bardzo ważne dla naszego banku. Pozwólcie Państwo, że w takiej ostatniej informacji chcę pogratulować wszystkim uczestnikom festiwalu, również tym, którzy brali udział w eliminacjach festiwalowych, bo jak rozmawiałem tutaj z panią Anią, bardzo wiele osób wystartowało. Gratuluję oczywiście tym 15 finalistom, czyli tej 15, która została wyłoniona przez szanowne jury. No i oczywiście gratuluję wszystkim laureatom i osobom, które zdobyły te nagrody. Mario, ekstra rzecz. Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo dziękujemy. O, już działa. To zamienimy. Zainteresowanie rzeczywiście jest ogromne. Ponad 200 zgłoszeń w tym roku. I zapraszamy, poprosimy o przemówienie Jego Magnificencję rektora Kolegium Humanum, profesora doktora habilitowanego Pawła Czarneckiego, konsula honorowego Republiki Uzbekistanu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, Litwojczyzna, ojczyzno moja. W takim razie od dzisiaj bardzo serdecznie gratuluję. Congratulations once again for you. As you said at the beginning, you should be proud of your song. Congratulations. Szanowni Państwo, Kolegium Humanum jest to uczelnia, która ma swoją siedzibę w Warszawie, ale od 2019 roku ma także swoją siedzibę w Rzeszowie. Prowadzi 7 kierunków studiów magisterskich. I chcę Państwu powiedzieć, że jestem niezwykle wzruszony tym faktem, że dzisiaj mogę tu przed Państwem wystąpić i to ta nazwa naszej uczelni Kolegium Humanum tak wielokrotnie z tej sceny pada. Otóż opowiem Państwu pewną bardzo krótką anegdotę z 2019 roku, która wyjaśni w ogóle skąd się tutaj wzięliśmy. Podczas jednego ze spotkań u pana prezydenta, doktora Tadeusza Ferenca, rozmawialiśmy generalnie o rozwoju miasta, różnych sprawach i wspomniał, chciałbym mieć tutaj w Rzeszowie psychologię, ponieważ młodzi ludzie wyjeżdżają do Krakowa, do Lublina, do Warszawy, chciałbym, żeby zostali. I to zrobiliśmy. W 2019 roku tworzyliśmy filię w Rzeszowie z pierwszym kierunkiem psychologia. Dzisiaj mamy 3,5 tysiąca studentów tu w Rzeszowie. I drodzy Państwo, chciałbym z tego miejsca złożyć ogromny hołd właśnie dla ojca tego sukcesu, który stworzyliśmy. Ojca sukcesu edukacyjnego, bowiem zatrzymaliśmy młodzież. Tysiąca ludzi, no nie chcę powiedzieć, że młodych, bo w różnym wieku, ale generalnie wszyscy jesteśmy młodzi, jak się oczywiście czujemy młodzi. Chciałbym, drodzy Państwo, złożyć ogromny hołd i wyrazy szacunku dla świętej pamięci prezydenta Rzeszowa, który wspierał Karpatię i bywał na wszystkich, oprócz ubiegłorocznych, jej galach. Proszę Państwa o powstanie i chwilą ciszy uczcijmy świętej pamięci pana prezydenta Tadeusza Ferenca. Dziękuję bardzo. I ostatnie zdanie. Dziękuję pani dyrektor
festiwalu i gratuluję. Chcę Państwu powiedzieć, że ja nie lubię tego słowa ikona. Ja dla Pani doktor honoris causa Ireny Santor zarezerwowałem zwrot bezapelacyjna królowa polskiej estrady. Brawa. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A teraz jeszcze wspólne, pamiątkowe zdjęcie. To jest ten czas. Czas dla fotoreporterów. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Tak jest. Brawa, proszę Państwa. Mario Jones. Litwa. Kompozycja Do What You Do. Zwycięzca. Rzeszów Karpatia Festiwal 2023. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się nisko. Mario, and we are waiting for your one more time, okay? It's your time. Okay, perfect. Do What You Do, proszę Państwa. Mario Jones, Litwa. Grand Prix Rzeszów Karpatia Festiwal 2023. Raz jeszcze dla Państwa. Bardzo dziękujemy. Do Mario Jones.
Litwa, Grand Prix, Rzeszów, Karpatia Festival 2023. One more time, congratulations. It was very good job. Gratulujemy, a Mario zaśpiewa dla nas również za rok podczas jubileuszowej już edycji tego festiwalu. 20. Jak Państwo słyszeli, na tej scenie padła ważna deklaracja. Festiwal potrwa 3 dni, a jeden z dni festiwalowych odbędzie się na rzeszowskim rynku. Proszę Państwa, to powoli koniec pierwszego festiwalowego koncertu dzisiejszego wieczoru. Zapraszamy Państwa teraz na 15-minutową przerwę, a zaraz po niej na koncert Tych lat nie odda nikt, czyli koncert z piosenkami Ireny Santor, które wykonają soliści Danuta Błażejczyk, Monika Urlik i Kamil Franki Franczak, a także oczywiście Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie z Towarzystwem Orkiestry. Pod batutą Tomasza Filipczaka partnerem tego koncertu jest Filharmonia Podkarpacka, za co serdecznie Państwu dziękujemy. Musimy podziękować jeszcze także za piękne kwiaty dla wszystkich finalistów, które przygotowała i ufundowała kwiaciarnia Magiczny Zakątek, a wszyscy laureaci otrzymali piękny kosz kwiatów ufundowany przez pana Konrada Fiołka, prezydenta miasta Rzeszowa. Bardzo dziękujemy. Przerwie, proszę Państwa, brawa. Przerwie, proszę Państwa, oczywiście przypominamy, że są razem z nami wolontariusze Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, a także, o tym jeszcze nie mówiliśmy, a naprawdę warto, jest stoisko kampanii społecznej Maki. Kampania polega na współpracy pomiędzy mężczyznami a kobietami. Opowiada o tym, dlaczego ta współpraca jest ważna, co wynika z dobrej jej współpracy. Kampania jest nowa, podróżuje po całej Polsce i towarzyszy poszczególnym kulturalnym wydarzeniom na terenie naszego całego kraju. W ten weekend jest razem z nami w Rzeszowie. Za tydzień wybiera się całkiem niedaleko, bo do Lublina na Karnawal Sztuk Mistrzów. A my widzimy się za kwadrans. Do zobaczenia. Nie możemy się doczekać. Proszę Państwa, tych dzwonków nie było wcześniej, ale za 15 minut będą 3 dzwonki. Ten ostatni to jest znak, że spotykamy się tutaj, bo rozpoczyna się koncert. Tych lat nie odda nikt. Do zobaczenia. Organizatorem 19. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Karpatia Festival Rzeszów 2023 jest Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Karpatia. Sponsor tytularny Bank Gospodarstwa Krajowego. Mecenas wydarzenia Stowarzyszenie Autorów ZAX. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWB. Związek Artystów Wykonawców 100 Art. Patronat honorowy Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz. Starosta rzeszowski Józef Jodłowski. Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fiołek. Kolegium Humanum, profesor doktor habilitowany Paweł Czarnecki. Sponsorzy i darczyńcy. Metal Lab Wugajdek Apęczar, spółka komandytowa. Siarkopol, makarony polskie. Lasko Nieruchomości, SGL Developer. Centrum Medyczne Medyk. Kwiaciarnia Magiczny Zakątek. Kolegium Humanum. Ziaja Polska. Salon optyczny Kwaśniak. Biuro nieruchomości Kwaśniak. Kominki Daniel Fonfara. Rexbud, Rex Invest Group spółka z OO. Germanitas, Centrum Języków Obcych. Gospodarstwo Ogrodnicze Głuchów. Danuta i Ryszard Czach spółka z OO. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz AMG. Performance Center. Beskid Zdrój, artezyjska woda krzemowa. Partnerzy: Województwo Podkarpackie, Filharmonia Podkarpacka, Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, Urban Lab, Brand Group, Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie, WBX Studio,
Lord Jack Rzeszów. Osada Bubrka nad Soliną. Hotel Fryderyk. Zakr. Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Fundacja imienia Krzysztofa Dzikowskiego. Hotel i restauracja Zacisze. Fundacja Creative.pl. FCShop.pl. Patronat medialny. TVP Polonia. TVP2. TVP3 Rzeszów. Dziennik Eurowizyjny. Polskie Radio Rzeszów. Gazeta Codzienna Nowiny. Nowiny24.pl. Echo Rzeszowa. Katolickie Radio Rzeszów VIA. Nasz Dom Rzeszów. VIP Biznes i Styl. Biznes i Styl.pl. Media Rzeszów. Nasze Miasto. Kurier Rzeszowski. Poinformowani.pl. Radio Supernowa. Radio Centrum. Wydarzenie festiwalowe dofinansowano z budżetu gminy Miasto Rzeszów. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie. Podkarpackie. Przestrzeń otwarta.